Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kursu Redux. Dzisiaj zajmiemy się tworzeniem kilku reducerów, a w zasadzie łączeniem kilku reducerów. Zwróćcie uwagę, że na razie nasz store jest taki no nie za fajny, bo przechowujemy tutaj tylko filmy. Zwykle w aplikacjach przechowuje się różne kolekcje danych, na przykład tutaj do tej aplikacji myślę, że mega by pasowało dodać jakichś aktorów, więc dzisiaj to zrobimy z użyciem funkcji Combine Reducers. Zaraz do niej wrócimy, natomiast na razie zrobimy sobie tutaj parę takich kosmetycznych poprawek. Na początek zrobimy może sobie taką zmienną, taką samą jak mamy dla filmów, tylko że w niej sobie przekażemy listę fajnych aktorów, których sobie wrzucimy do naszego stora. Więc tutaj w zasadzie na razie wszystko to, co już wiecie, jak się robi. Jeżeli nie wiecie, co ja tutaj robię, co ja tutaj wpisuję, o czym ja w ogóle mówię, to zapraszam do poprzednich odcinków z kursu Redux, ponieważ dzisiaj no, będziemy się skupiać głównie na łączeniu ze sobą kilku reducerów. Mamy na razie reducer 1, movies, czyli tą oto tutaj funkcję. No i sobie ją powielimy, bo na razie zrobimy sobie drugi reducer do przechowywania aktorów, który będzie działał no, w analogiczny sposób jak ten poprzedni reducer. Oczywiście musimy tutaj wprowadzić parę zmian, żeby wszystko nam działało. Na przykład sobie zmienimy po prostu action item, żeby nie komplikować listę, po prostu nazwiemy to list, bo teraz jak będziemy mieli no, dwa drzewa różnych storów, no to by było tak dziwnie mieć drzewo movies.movies, a tak to będzie movies.list. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Na razie może się to wydawać nieco enigmatyczne, ale tutaj jeszcze muszę zrobić parę poprawek, żeby no, nie było wstydu, że na filmiku mi się coś tam po prostu nie skompiluje i wypadnie jakiś błąd, więc tutaj też wpiszę initial actors. Czy tutaj czegoś jeszcze nie pominąłem? A, właśnie, bardzo ważna rzecz i częsty błąd, nazwy akcji nie mogą się pokrywać. I tutaj w tym celu są różne konwencje nazewnicze, niektórzy piszą na przykład movies slash akcja, jakaś reset, add, edit, niektórzy piszą po prostu reset, podkreślenie movies, tutaj akurat to zależy od was i od waszego teamu, więc jak się dogadacie, to tak po prostu róbcie. Później w kolejnych odcinkach dodamy też takie zabezpieczenie, żeby jeszcze dodatkowo być pewnym, że te akcje się nie powielają. Będziemy używać po prostu w tym celu stałych, ale wiadomo, że trzeba też o tym pamiętać, bo nawet jeżeli będziemy używać stałych, to tak czy siak można coś tu pokręcić, jeżeli się użyje dwa razy tej samej nazwy akcji. No i co? No i piszemy Combine Reducers. Combine Reducers funkcja przyjmuje bardzo prosty jeden parametr, którym jest obiekt, w którym mapujemy sobie nazwę naszego stora na reducer. Czyli u nas reducer jest podzmienną movies. Chcemy, żeby reducer był dostępny pod atrybutem movies, więc wpisaliśmy tak skrócenie movies przecinek actors. Możecie oczywiście sobie dowolnie nazwać drzewo w storze, za chwileczkę pokażę jak, ale najpierw sprawdzimy, czy to zadziałało. Wow, no i widać, że mamy teraz już dwa story, z czego każdy przechowuje to, za co jest odpowiedzialny. I to jest bardzo fajne, ponieważ później jak sobie poprawimy strukturę tego projektu, a poprawimy ją, nie możemy jej zostawić w takim opłakanym stanie, jak jest teraz, to zobaczycie, że będziemy mieli osobne pliki do osobnych storów i wtedy po prostu się łatwiej z tym pracuje. Ja tutaj jeszcze zrobię parę tylko sprawdzianów, czy wszystko tutaj działa, czy nie pokręciłem nic, zmieniając ten kodzik. Add movie, wpiszemy na przykład Pan Tadeusz. Proszę bardzo, zobaczymy, czy się dodał film. Powinien się dodać, ale sprawdzimy na wszelki wypadek. Więc ważne jest to, żeby te story, które mamy w aplikacji, rozdzielać, tak? Czyli jeżeli macie jakąś aplikację, gdzie macie na przykład
kilka różnych kolekcji danych, no to nie warto ich wszystkich wpychać do jednego redusera. Lepiej sobie to wszystko ładnie wydzielić do osobnych plików i razem połączyć. Oczywiście tutaj właśnie jak chcecie sobie nazwać inaczej dane drzewo niż wasza zmienna, no to po prostu sobie ją nazywacie tak jak chcecie, na przykład filmy, i do tego podpinacie sobie reducer, który się kryje pod zmienną movies. Ale oczywiście tego nie chcemy, chcemy po prostu, żeby było movies po angielsku i w ten sposób tak to właśnie jest. Także dziękuję bardzo za uwagę, za obejrzenie tego filmiku. W kolejnych materiałach będziemy robić nieco ciekawsze rzeczy, a jeżeli wam się podobał ten materiał, to fajnie będzie, jakbyś, bardzo mi miło będzie, jak dacie łapę w górę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i zachęcam do śledzenia kanału.